Jillian Myers jest prawdziwą gwiazdą w branży tanecznej. Lista projektów oraz artystów, z którymi pracowała, jest bardzo imponująca. Do jej największych osiągnięć można zaliczyć m.in. współpracę z Cirque du Soleil, trasę koncertową z Janet Jackson oraz długotrwałą pracę jako asystent choreografa w amerykańskiej edycji So You Think You Can Dance. Jillian posiada bardzo wyrafinowany i niepowtarzalny styl. Minimalistyczne, inspirowane tańcem współczesnym choreografie, najczęściej są osadzone w muzyce retro oraz muzyce alternatywnej. Są perfekcyjnie skrojone i bardzo teatralne. Dzięki temu mamy wrażenie, że przenosimy się do innego świata. Konceptualność choreografii Myers oraz umiejętność przekazywania emocji stojących za choreografią sprawiają, iż każda osoba aspirująca do miana prawdziwego tancerza powinna pójść na jej zajęcia. Brian Puspos jest tancerzem i choreografem pochodzącym z Houston w stanie Texas. Już od dawna znany w środowisku amerykańskich tancerzy, Brian zyskał międzynarodową rozpoznawalność dzięki zajęciu drugiego miejsca z ekipą Sorry Crew w ABDC. Obecnie Brian należy na stałe do takich ekip jak m.in. Most Wanted Crew, Cub Scouts oraz The Architects. Charakterystyczny styl Briana jest inspirowany popingiem oraz całą gamą jego własnych rozwiązań ruchowych. Często tańczy do rapu, ale to R&B jest jego muzycznym konikiem. Puspos szczególnie podziwia twórczość Chrisa Browna i właśnie do jego kawałków tworzy dużą część swoich choreografii. Dokonania Briana zjednały mu olbrzymią rzeszę fanów na całym świecie, którzy są świadectwem jego artystycznego kunsztu. Na zakończenie ósmego przedostatniego dnia mamy koncert Tetrisa w klubie Meta. Tetris to legenda polskiego freestylu rapowego. Współpracował między innymi z takimi artystami jak OST, Numer Raz oraz Łona. Nie będę nic więcej wydawał, zobaczcie to sami. Dobry vibe. Nie pozwolę wam zapomnieć, gdzie jest moje miejsce. Nieważne czy w Giżycku, czy na Fairplay, Deskę, Pisa, Gendy, Punkt.